Walczyła o swoje życie, a nazwano ją przestępcą. To piekło zafundowali politycy PiS i Konfederacji. Wprowadzili prawo, które zagraża życiu i bezpieczeństwu każdej kobiety w ciąży. Jana z Krakowa była w ciąży, która była zagrożona. Kupiła tabletkę wczesnoporonną. Po jej zażyciu źle się poczuła. Pojechała do szpitala wojskowego w Krakowie i tam zaczęło się jej piekło. Kazały mi się rozebrać i robić przysiady i kaszleć. Została upokorzona przez państwo polskie w momencie, kiedy potrzebowała pomocy.